Witam was w moim programie TJ Gansy, mam na imię Tomek i Amerykanie przystępują do I wojny światowej, 1917 rok. Biorą ze sobą Springfielda i idą na front. No nie. Biorą tak zwanego amerykańskiego Enfielda. Czyli Enfield 1917. 75%, właściwie 80% wojsk, właściwie cała pierwsza linia była wyposażona właśnie w karabin Enfield numer 3. Tak, de facto to był Enfield numer 3, czyli amerykański US model 1917. Okay? Bardzo mocno oparty, praktycznie bardzo mało elementów zostało, kurczę, tutaj zmienionych w porównaniu do 1914 modelu angielskiego. Stosowany został do kalibru 30,06, czyli to jest bardzo mocny kaliber. Jeden z najmocniejszych, jeśli chodzi o ten rodzaj broni. Używany zresztą do dziś do wszelakich aplikacji, czy do wojskowych, czy również do myśliwskich bardziej w tym kontekście. Karabin przystosowany pierwotnie przez Brytyjczyków, właśnie w tej odmianie 13 właściwie, z 1913 roku, do naboju o kalibrze 276, czyli 7 mm. Jednakże to był tak silny nabój, tak zdzierał lufę, metalurgia jeszcze nie nadążała po prostu za tymi wynikami, które osiągał ten nabój, że po prostu przystosowano, jak gdyby cofnięto go w rozwoju, przystosowując do typowego naboju od 303 British, tak? Czyli od Lee Enfielda numer 2. Sprawował się sobie niedobrze, nie? Tyle, że jednak konstrukcja opracowana pod ten super silny nabój 7 mm kładła ten karabin, że ten praktycznie karabin mógł znieść wszystko. Wszystko, dosłownie wszystko. Tak wam opisuję troszeczkę ten karabin, bo na przykład Mausera, Gedra 88 już znacie. Wiecie ich, kurcze, wady, zalety i tak dalej. Ten dosłownie mógł znieść wszystko. Każdy nabój, dosłownie. Do tego, jak już go Brytyjczycy dostosowali do 303, gdzie ten nabój był z kryzą wystającą, miał tutaj magazynek dwurzędowy, niewystający złoża, to jednak taki brzuszek był, dlatego że ta kryza była wystająca, ten nabój był troszeczkę grubszy, a jednocześnie po przystosowaniu go przez Amerykanów do kalibru 30,06, czyli ten 7,62x63, już nie było tej kryzy wystającej, więc można było załadować ten karabin piątką z łódki i doładować jeszcze jeden nabój, szósty, do magazynka, docisnąć wszystko do troszeczkę i zamknąć zamek na pustą komorę. Macie pojęcie, gdzie w Mosinie na przykład, nie wiem, 5 się wrzucało i ten piąty musiał być załadowany do komory, dlatego że magazynek jest na 4 naboje, okej? Okay? To jest magazynek na 6 naboi. Czyli de facto można 6 naboi do magazynka i 7 jeszcze do komory wchrzanić. No ale no nie, no jeżeli mamy, kurcze, wiecie, logistycznie zapewnione, kurcze, wszystkie nasze, naszą amunicję, na przykład w wódkach nabojowych, no to nie będziemy się, kurcze, bawić w takie pierdzielenie, tak? Ale dzięki temu tutaj mamy troszeczkę dużo drewna. Tak, mamy tutaj, ten karabin jest dosyć ciężki, troszeczkę, ramię trochę boli. Strzelałem ostatnio z Henry 45-70, kilkadziesiąt strzałów wystrzelałem. Wiecie co? Kumuluje się to. No dobra, taka dygresja. Jednocześnie ten karabin jest troszeczkę cięższy, mniej, gorzej zbalansowany niż na przykład konstrukcję Mausera. Tak. Czy, na którym jest ten oparty w ogóle cały zamek, czy na przykład powiedział nawet Gewehr 88, chociaż Gewehr 88 jest bardzo ciężki na lufę przez tą, kurczę, tą osłonę lufy. Ale powiedział Mannlicher, bije na głowę ten karabin, jeśli chodzi o zbalansowanie i manewrowość, tak? Mimo że jest troszeczkę dłuższy, a ten po prostu jest takim już jak gdyby uśrednionym karabinem, prawie że. Od Mausera jest krótsza lufa tutaj o 3 cale praktycznie, tutaj ma 25-26 cali z tego co pamiętam. Z Mauser praktycznie 29, więc to już jest taki krótszy karabin. To jest taki ukłon w stronę, kurczę, tego SMLi, tego śmierdziela, który jest takim uniwersalnym, krótkim karabinem już wtedy. Także zamek zamykający się
no przepraszam, napinające iglice przy zamykaniu. Bezpiecznik świetnie położony tutaj, zaraz przy kciuku. Nie z drugiej strony jak w Lienfieldzie, gdzie to już pomyślano o tym. W Lienfieldzie nie można było tego zrobić, dlatego że tutaj rączka by nam haczyła o bezpiecznik, więc, a tutaj rączka jest troszeczkę z przodu i wygięta do tyłu, taka psia noga tutaj na to mówią, dog leg, więc tutaj możliwe to było do zrobienia, więc świetna rzecz. Mało tego, w porównaniu do typowych karabinów niemieckich, z którymi był praktycznie głównym adwersarzem ten karabin, wygląda trochę nienaturalnie, prawda? Nikt nie jest przyzwyczajony do tego tutaj garbusa takiego, tak dalej, ale ma tutaj bardzo dobrze osłonięte przyrządy celownicze z przodu, czyli tą muchę i tak dalej. Bardzo ładnie można tutaj to, mimo tej osłony, regulować te przyrządy. Oczywiście wyszkolony pracownik, tak? Rusznikarni. Tak samo tutaj celownik mamy bardzo, ale to bardzo dobrze osłonięty przed zniszczeniem, tymi właściwie podobnymi uszami, gdzie mamy tutaj oczywiście przeziernik, czyli mamy tutaj, ten celownik jest tutaj całkiem praktycznie z tyłu przy oku i nam linię celowniczą wydłuża nam niesamowicie. Co jest in plus oczywiście. Czyli mamy tutaj nastawę bojową i mamy oczywiście ramkę z ustawieniami na żądane odległości do kilku tysięcy metrów. Jak zawsze mówię, jest takim troszeczkę na wyrost. Rozkładanie jest dokładnie identyczne jak na przykład w karabinie Mausera. Czyli naciskamy tutaj na, przepraszam, odchylamy tą dźwignię i wyciągamy normalnie zamek. Prezentowałem to w monografii o tym karabinie. Mauser zaś, jego celownik, jeszcze garbusek, no podatny na uszkodzenia, dlatego że niczym nie osłonięty. Mucha tutaj też nie osłonięta. Zbalansowany troszeczkę lepiej niż ten. Jego długość po prostu troszeczkę nieprzystająca do walki, do wojny okopowej. No wiadomo, musi być broń bardziej manewrowa i tak dalej. Jest jak gdyby zbalansowana gorszą manewrowością tego karabinu. On jest cięższy od tego. Ale właśnie tutaj ta długość i... A tutaj z tej strony mamy na przykład bardziej manewrowy ten karabinek, znaczy jest taki krótszy, jest bardziej taki poręczny, ale jest, ja bym powiedział, no cięższy jest troszeczkę, no jest wolniejszy. Ja bym powiedział, że to po prostu balansują te dwa minusy. Jednakże tutaj ja po prostu, to jest moja ocena, ja lubię ten celownik. Lubię ten celownik, lubię tego typu celowniki. Garand, ten karabin, Springfield, drugowojenny. Bardzo lubię, więc ja bym powiedział, to jest 1917 roku, oryginalna konfiguracja, nawet drewno jest oryginalne. Nie wiem, czy to będzie dobrze tutaj widać. Okej. Okay. Wiecie co, nie wiem. Ciężko powiedzieć. Bo z jednej strony, w warunkach zimowych, jeżeli tutaj zapchamy śniegu, wyobrażacie sobie wyczyścić ten przeziernik? Kurde. Średnio, ja to widzę. Z drugiej strony, celownik szczerbinowy, etc. Co tutaj mamy do czyszczenia? No nic praktycznie, przecieramy ręką i strzelamy. Tutaj jak nam się zapcha, kurczę, śniegiem, masakra. No ale zima nie trwa wiecznie, nie? Także... No nie wiem. Lubię ten karabin. Niektórzy uważają, że karabiny te w konfiguracji snajperskiej to były najlepszymi snajperkami I wojny światowej. Najlepszymi. Bez wątpienia. Wiecie co? Ja bym postawił te karabiny na równi, jeśli chodzi o... Tutaj bym powiedział, że jest remis. Jeśli chodzi o manewrowość, jeśli chodzi o nabój, jeśli chodzi o... celowniki, iż, dlatego że to jest dłuższa linia celownicza, zima nie trwa wiecznie, tutaj krótsza linia celownicza, zamek troszeczkę wolniejszy, tutaj jest troszeczkę szybszy, ten jest troszeczkę cięższy, ale ten za to jest troszeczkę dłuższy, więc no, znoszą się te rzeczy, moim zdaniem. Jak wspominam, jak cały czas mówię, karabinami samymi wojny się nie wygrywa, ale tutaj
Ten karabin jest bardzo dobrze opracowany, jest troszeczkę zapomniany, troszeczkę niedoceniany, ale to jest bardzo, ale to bardzo dobry. Wyobraźcie sobie, ja mam do tego karabinu jeszcze zamek, który się napina przy odryglowywaniu, więc jest jeszcze troszeczkę szybszy niż ten, który się tutaj napina przy zaryglowywaniu. Ja mam takie odczucie. Okay? Generalnie te, które się napinają przy zaryglowywaniu, są szybsze troszeczkę od tych, z którymi trzeba się szarpać. Wiecie, raz, że obruszać łuskę, dwa, że trzeba napiąć zamek, tak? Okej? Okay? To się dzieje właśnie w karabinach takich jak Mauser Gewehr 98. Po wystrzale obruszamy tą po prostu łuskę, która jest po prostu rozpęczniona ciśnieniem, a jednocześnie napinamy tutaj cały binik. Mamy dwie rzeczy do pokonania, okej? Okay? W zamkach, w których się napina binik przy zaryglowaniu, no to po prostu tutaj nic nie napinamy, po prostu obruszamy tylko tą łuskę, a napinamy dopiero binik przy zaryglowywaniu. Także ja bym powiedział remis. Amerykanie z Niemcami w pierwszej wojnie światowej. Dzięki, zapraszam was na następne filmy i do zobaczenia wkrótce. Trzymajcie się.